Mam na imię Mateusz Czyszkowski, chodzę do 6 klasy, mam 12 lat i uczęszczam do szkoły podstawowej nr 1 w Pruszczu Gdańskim. Cześć Mateusz. Powiedz mi, jakie jest Twoje hobby, czym się zajmujesz w wolnym czasie? Moim hobby jest taniec towarzyski. Jakie jest Twoje hobby? Moje hobby teraźniejsze jest taniec towarzyski, ponieważ lubię tańczyć. Rozumiem. Powiedz mi, Mateusz, jak to się wszystko zaczęło? Jak rozpoczęła się Twoja przygoda z tańcem? Moja przygoda z tańcem się zaczęła tak, że moja mama sobie szukała jakichś zajęć i znalazła dla siebie i dla mnie. I gdy pierwszy raz przyszedłem na zajęcia, to zobaczyłem, że to musi być dla mnie i muszę to robić. Co takiego było, że to było akurat dla Ciebie? Wcześniej trenowałam judo i mi to nie bardzo pasowało, ale wybrałam taniec, bo myślę, że jest dla mnie okej. Rozumiem. Powiedz mi, czy już tańczyłeś na turniejach? Tak, tańczyłem. Opowiedz mi o swoim pierwszym turnieju. Pamiętasz coś? Tak, pamiętam. Mój pierwszy turniej był w kategorii 10-9 klasa H i zajęliśmy pierwsze miejsce. A co takiego na tym turnieju pamiętasz? Pamiętam te wszystkie super stroje i wszystkie fryzury. Pamiętasz swoje pierwsze wyjście na salę przy pierwszym treningu? Jak ono wyglądało? Wyglądało bardzo normalnie. Na początek nie trenowałam tak jak inni, tylko ćwiczyłem indywidualnie, ponieważ się uczyłem kroków, żeby potem dobrze wypaść. Rozumiem. Powiedz mi, jak wyglądał Twój najlepszy turniej, taki, który wspominasz do mnie? Mój najlepszy turniej to był, gdy zajęliśmy drugie miejsce w kategorii 12-13 klasa F, bo myślę, że zasłużyliśmy na to drugie miejsce, ponieważ po solidnym dniu zajęć z trenerami. Dniach? Miesiącach chyba. Z miesiącach trenerami myślałem, że zajmiemy pierwsze miejsce, ale i tak drugie miejsce i tak się cieszyliśmy z partnerką. A co takiego zaistniało? Co zafunkcjonowało? Co pykło, że zajęliście tak dobre miejsce? Bo mocno ćwiczyliśmy dzień wcześniej jive'a z trenerem, no i solidnie ćwiczyłem jive'a z partnerką, no i na turnieju też dobrze wypadł. Rozumiem. Powiedz mi teraz, czy pamiętasz jakiś taki jeden turniej, który uważasz, że był nieudany? Nieudany turniej był jedyny, gdy weszliśmy do kategorii 12-13 klasa F. Nawet nie doszliśmy do finału, a myślę, że to była wina nierozgrzania się. Rozumiem, czyli rozgrzewka jest bardzo ważna. Tak, bardzo ważna. Czy wyciągnąłeś wnioski? Tak, wyciągnąłem, że trzeba się rozgrzewać i mocno się rozgrzewać. Za każdym razem się rozgrzewałeś. Mhm. Jaki jest Twój ulubiony taniec? Ulubiony taniec jest cza-cza, ponieważ dużo ciała się rusza i w tym tańcu lubię czeki, obroty i w tych wyższych kategoriach mogą być dozwolone figury. A takie bardziej zaawansowane. Tak. A wolisz bardziej tańce latynoamerykańskie czy tańce standardowe? Latynoamerykańskie. A dlaczego? Bo w latynoamerykańskich się dużo rusza, a w
standardowym, powiem trochę brzydko, że się stoi sztywno. Jak wygląda twój dzień treningowy? Dzień treningowy się rozpoczyna bardzo normalnie. Zaczyna się siłowymi ćwiczeniami, potem idę jeść śniadanie, po śniadaniu idę do szkoły. Poczekaj, poczekaj. Co to znaczy siłowe ćwiczenia? Co robisz? Na przykład na początek robię truchcik, pajacyki, potem chwilę brzuszków i ćwiczenia na brzuchy. Rozumiem. Pompki, przysiady też, czy też, nie za bardzo? Też. Ile ci zajmuje taki poranna ruch? Gdzieś tak 5-10 minut. Rozumiem. Jesteśmy teraz przy śniadaniu. Przepraszam, że tak ci zabrałem harmonogram wypowiedzi, więc mów dalej. Po śniadaniu idę do szkoły, po szkole wracam szybko do domu. I jak często bywasz w szkole na zasadzie czasu? Jak długo ci zajmuje szkoła? To różne bywa dnia. Na przykład? Na przykład poniedziałek 4 godziny. Od 9 do 14. To chyba 5 godzin. Ale około 4-5 godzin. Rozumiem. No i jesteśmy po szkole. Po szkole szybko wracam do domu. Po czym jak mam lekcje, to robię jak mam czas, to robię lekcje. Po lekcjach jadę na trening. Po treningu szybko wracam do domu i robię lekcje, te, których nie odrobiłem. Po tym mam czas wolny i wykorzystuję go pisaniem z koleżanką lub czytaniem książki, a potem idę spać. Trenujesz pewnie z partnerką. Tak. Opowiedz mi coś, Maja. Opisz mi. Moja partnerka Maja jest bardzo inteligentna, super tańczy, myślę, że tańczy więcej ode mnie i jest bardzo inteligentna. Bardzo jej ufam i... Dogadujecie się? Tak, dogadujemy się. Jak to się okazuje, że się dogadujecie? No, czasami sobie do siebie przychodzimy, gadamy sobie, piszemy sobie, ćwiczymy czasami taniec i tak to nam wychodzi. Rozumiem. A w ogóle co sądzą osoby w twoim otoczeniu, że tańczysz? Najpierw, że tańczysz. Mówię o twoich kolegach, rodzinie, znajomych. Rodzice bardzo to fajnie przejęli, ale koledzy na początku nie za bardzo fajnie, ale po tym jak już się to wszystko rozwinęło, nawet mnie gratulowali, że coraz lepsze miejsce zajmowałem. A inni znajomi? Też dobrze to przyjęli. Przyjęli to bardzo dobrze, ponieważ gdy im powiedziałem, to myśleli, że tańce jest tylko dla dziewczyn, a się okazało, że dla chłopaków i dla dziewczyn i w ogóle dla wszystkich, którzy chcą. Rozumiem. Jakie masz plany związane z tańcem? Co chcesz osiągnąć? Jakie masz marzenia? Ogólnym celem na taniec jest kategoria D, ponieważ mam E i chciałbym w jak najszybszym czasie to osiągnąć, z moją partnerką oczywiście, ponieważ w D kategorii już są inne ubrania, inne fryzury i chciałam najszybciej do tego dojść. Rozumiem. A masz jakieś daleko idące plany? Chciałbym najlepiej osiągnąć Mistrzostwo Polski, najlepiej świata. A masz jakiś termin, który sobie wyznaczyłeś? Na kategorię D najlepiej 2020 lub 2021. A na Mistrzostwo Polski? To się zobaczy. Rozumiem. Okej. Opowiedz mi teraz troszeczkę o obozie. Mój obóz, myślę, że to jest najlepszy wyjazd z kolegami, ponieważ nie dość, że jest najdłuższy, to najfajniejszy i śmieszny nawet. Tam jest naprawdę bardzo ciężko i myślę, że po takim obozie z trenerem myślę, że dobrze wypadniemy na turnieje. Dlaczego obozy są ciężkie? A powiedz mi, jak wygląda taki dzień obozowy? Wstajemy około 7-8, potem jest ogólna rozwojówka, bardzo ciężka, na przykład pompki, brzuszki, takie rzeczy. Po czym idziemy na śniadanie. Potem mamy zajęcia latynoamerykańskie. Potem mamy chwilę przerwy. Mamy obiad. Potem mamy zajęcia standardowe. Potem mamy trening, tam gdzie pan Adrian nam przekazuje wiedzę przed praktycem, a po takim treningu mównym mamy praktyc. I już się kończy taki nasz dzień. Co najbardziej lubisz w tańcu? W tańcu mnie bardzo rozkwitnęła muzyka, ponieważ gdy ją słyszę, od razu chce mi się tańczyć.
i najbardziej lubię w tańcu te wszystkie stroje, fryzury i gdy zawsze osiągniemy ten wyższy cel, to można mieć już wszystkie figury. Co sądzisz o osobach w świecie tanecznym? Co sądzisz o kolegach, koleżankach z klubu i innych znajomych? Myślę, że koledzy z klubu są bardzo fajni, sympatyczni i zawsze, gdy upadnę, to oni mnie wspierają. Są bardzo koleżeńscy, ambitni i bardzo ich lubię. Chcesz kogoś pozdrowić specjalnie z tego miejsca? Pozdrawiam moją partnerkę Maję. Kogoś jeszcze? Wszystkich kolegów z klubu. Dobrze. Powiedz mi, co byś chciał, żeby tobie życzyć w tańcu? Na pewno duży sukces, żebym się nie poddawał i że to, co robię, żeby mnie nie zatrzymywało. No to w takim razie życzę ci tego. Od siebie dodam powodzenia na turniejach. Dziękuję. I mam nadzieję, że niebawem będę podziwiał ciebie, jak wygrywasz turnieje, zdobywając w jak najkrótszym czasie tą swoją uprawnioną klasę taneczną. Dziękuję ci w takim razie za wywiad. Ja również. No i co? Do zobaczenia. Do zobaczenia. Thank you.